Całkiem nie najgorsza pierwsza połowa w naszym wykonaniu i napawała dużym optymizmem. No w drugiej zagraliśmy zdecydowanie słabiej. Cały mecz generalnie na bardzo słabej skuteczności. Myślałem, że po pierwszej połowie to się poprawi i będzie nam, będziemy jeszcze lepiej grali. Okazało się, że jeszcze gorzej trafialiśmy. Mieliśmy problemy ze skutecznością na linii osobistych za dwa, za trzy i nie do końca wydaje mi się, że to wynikało z jakiejś obrony Szczecina, ale po prostu z naszej braku koncentracji i wydaje mi się, że to gdzieś tam zaważyło na zwycięstwie w tym meczu. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. No my musimy walczyć dalej. Dziękuję. I thought we had an up and down game. We had some really good spurts. We had some really bad spurts too, especially beginning the second half, where we didn't really take our time on offense or play together. And then that allowed them to run in transition and get easy baskets. We were kind of clawing back the rest of the way, but we dug ourselves a big hole that we couldn't get out of in that patch in the beginning of the second half. Dzień dobry. Myślę, że kluczem w tym meczu była nasza obrona po raz kolejny, z czego jestem szczególnie zadowolony. Mieliśmy okropne problemy, żeby wejść w ten mecz na początku w ataku, natomiast jeśli chodzi o obronę, nie może być zarzutu. Właściwie przez całą pierwszą połowę graliśmy tak, jak chcieliśmy. Oczywiście kilka błędów było, oni to wykorzystali. My się troszeczkę cały czas gubiliśmy w ataku i stąd ich przewaga na półmetku. Natomiast w drugiej połowie straciliśmy 30 punktów i jest to coś, z czego należy się bardzo cieszyć, ponieważ nawet nie to, że straciliśmy 30 punktów, tylko to, w jaki sposób graliśmy. Graliśmy bardzo konsekwentnie, przede wszystkim dużo agresywniej, na co kładliśmy nacisk, czego chcieliśmy od dawna. I myślę, że w końcu już można powiedzieć, że drugi raz z rzędu zagraliśmy, byliśmy drużyną, która bardzo mocno chciała ten mecz wygrać i było to widać myślę przez całe 40 minut na boisku. Dziękuję. Just thought we came out and played really hard. Similar to the last game, we wanted to make sure that we come out and fight. We knew it was a good team. We were prepared tactically, and we just wanted to come out, play our game, play aggressive, and you know, we were made enough plays to get the win. So that's the main thing. Znaczy, to my jak wychodzimy na drugą połowę, to nie mamy założenia, żeby zagrać trochę słabiej czy odpuścić. No po prostu tak się zdarza. Często się tak, zbyt często to dokładnie, no jestem bardzo szczęśliwy, ale w tej kwarcie my straciliśmy 9 punktów i myślę, że to mówi samo za siebie. Oczywiście te trzy trójki Pawła Kikowskiego nas bardzo mocno pociągnęły, było widać, że jakby złapaliśmy wiatr w żagle po tym i bardzo mnie to cieszy, że złapaliśmy przede wszystkim ten wiatr w żagle, przede wszystkim w defensywie, tak, bo nasz atak, co by tu nie mówić, potrzebuje jeszcze ciągłego szlifowania, gdzieś tam mamy zbyt dużo przestojów, gramy z momentami za mało intensywnie, natomiast 9 punktów w sytuacji, gdzie trefle, nie wiem, może wideo pokaże inaczej, natomiast w sytuacji, gdzie oni naprawdę oddają cały czas ciężkie rzuty, gdzie widać, że nasz nacisk jest dla nich bardzo męczący, myślę, że to jest coś, z czego należy być najbardziej zadowolonym w tym meczu. Tak, on już od chyba wtorku trenuje 5-5, nie wiem, może od środy, nie pamiętam, trenuje z nami 5-5, ale jeszcze na tyle nie powiedzmy, nie wygląda to dobrze, że nie zaryzykowałem dzisiaj go wpuszczać. Myślę, że na następnym meczu będzie normalnie w rotacji.